trzeba światu pokazać, że ty te zdjęcia robisz, tak? Że ty tutaj chcesz bić swoją flagę, jak ja to lubię mówić, że tak, ja, Basia, robię zdjęcia. I tu jest mnóstwo tych obaw. O Boże, bo jak ja pokażę, to będą się śmiać. O Boże, bo będą mnie krytykować. I pamiętajcie, że większość tego jest naprawdę w waszej głowie. Bo ludzie nie są absolutnie tak zainteresowani wami, żeby nagle po prostu wszyscy biegli i mówili, a co ty tutaj masz? Jasne, może pojawią się takie osoby, ale wtedy co robimy? Klikamy taki guzik, zablokuj. Bo to jest ten wasz ogródek, to jest to wasze miejsce, do którego wy decydujecie, kogo wpuszczacie. Naprawdę, nie wszyscy tam muszą wchodzić. Nie jesteście ani cukierkami, ani zupą pomidorową, żeby każdy was musiał lubić. I im wcześniej to do was dotrze, tym będzie wam się łatwiej w życiu żyło. Wiem to z własnego doświadczenia. I teraz tak, fajnie, no dobrze, wychodzę z tymi zdjęciami do ludzi, ale gdzie mam pokazywać te zdjęcia w sieci? I tutaj bardzo ważne, ważne, proszę się teraz skupić. Wybierasz sobie jeden kanał komunikacji i prowadzisz go aż do momentu, w którym naprawdę będziesz się w nim dobrze czuła. Co ja mam na myśli? To może być Facebook na początek, to może być Instagram. I wybierz sobie jedno miejsce w tej sieci, w którym ty się dobrze czujesz, to jedna rzecz, bo jak na przykład nienawidzisz Facebooka, to wiadomo, że będzie ci się tam ciężko działało. I na przykład wolisz Instagrama, to wybierasz Instagrama. Jeżeli jest odwrotnie, w ogóle nie wiesz, o co chodzi z tym Instagramem, no to wybierasz sobie Facebooka. I właśnie w tym miejscu zaczynasz działać, budować sobie. I co ważne jest też to, sprawdź, czy w tym miejscu, które ty sobie wybrałaś, jest twoja grupa docelowa, czyli osoby, które mogą być twoimi klientami z czasem. Czy tam są mamy, jeżeli chcesz się zająć fotografią dziecięcą? Czy tam są mamy, czy one są bardziej na Instagramie, czy one są bardziej na Facebooku? A jak są na Facebooku, to gdzie są? No są w grupach mamowych. A jak są na Instagramie, to jakich hashtagów używają? I tak dalej, i tak dalej. Sprawdź to. I pamiętaj o jednej rzeczy, że ty nie budujesz konta, czy na Facebooku, czy na Instagramie, tylko ty budujesz społeczność.